Tak? Ja postępuję w ten sposób i postępowałem. Zawsze, jak zbieram materiał jakiś, który obciąża w pewnym sensie kogoś, czy ileś tam osób, zawsze spotykam się z prezydentem, mówię mu o wszystkim, dostaję prezydent materiał i prezydent podejmuje decyzję. Mm-hmm. Tyle osób, ilu... Powiem tak. Dużo osobom prezydent darował swoje grzeszne winy. Tak. Z racji tego powiedział, nie ruszamy tych osób, dajmy im szansę. To są słowa prezydenta. Mm-hmm. I prezydent daje szansę, ale w zamian otrzymuje co? Siekierę w plecy. Bo tak się nie robi, jeżeli ktoś komuś rękę wyciąga, albo ktoś komuś coś daruje, to się nie kopie pod kimś ludzi. Zgadzam się. A prezydent na dzień dzisiejszy prezydent zostaje tak naprawdę sam. Tak. I tylko niewielka grupka osób. No, niewielka grupka osób, bo i harcerstwo jest zaangażowane w pomoc dla prezydenta. Tak. Gwardia również, tak. Radio też, tak. Pawle twoje, tak. Jeszcze tam oko PZN jest zaangażowane, żeby tak. Po prostu coś się zaczęło dziać. I wiem, że się zaangażowali tak samo pan premier, mhm. Paweł też tam tak, się udziela, bo no, robi swoje, no każdy robi coś swojego, tak? I wspólnie będziemy musieli się usiąść w ogóle do stołu i rozmawiać, bo jeżeli będzie 20 osób robić jedną rzecz, to nigdy nic dobrego z tego nie wyjdzie, tak? Jeżeli będzie się indywidualnie. Zgadzam się. Ale jeżeli się spotkamy, usiądziemy, porozmawiamy, bo według prawa, jakie prawo jest, jakie są dokumenty, nie powinno się stać to, co się stało. Wiesz, o czym mówię? Tak, oczywiście. Prezydent jest osobą nietykalną. Zgadzam się. I tutaj zostały, ja podejrzewam, że tutaj błąd, no nie chcę komuś tu rzucać kłód pod nóg, ale ja bym inaczej troszkę zadziałał, jeżeli chodzi o uznanie prezydenta, uwiarygodnienie międzynarodowe. Tak. Bo to jest bardzo istotną sprawą i dużo rzeczy by to wyjaśniło. Jest to możliwe, bo część rozmów zacząłem prowadzić z osobami niektórymi, nie powiem jeszcze z kim. Do tego są potrzebne finanse, żeby gdzieś ruszyć się dalej. Niestety ja jeszcze nawet na adwokata nie uzbierałem wszystkich pieniędzy, pułkowniku, sprawa się toczy trochę. Pułkowniku. Także tutaj będę miał prośbę ogromną do suwerenów. Jeżeli będziecie w stanie, to mile widzę jakąś pomoc finansową. Mm-hmm. Nie ukrywam, sam pracuję. Nieraz pracuję różnie, no, ale nie mniej jak 15 godzin. Także pułkowniku. Żeby to nie z końcem skleić, ale no jakoś to nie wychodzi, ciężko jest. I no wiem, że suwerenom też jest ciężko, bo wiem, jakie to są niektóre rodziny, że mają problemy swoje, mają i z mieszkaniami problem, i ze zdrowiem problem, ze wszystkim. Tym, którzy pomogli na początku, bardzo, 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 bardzo dziękuję. I jedna rzecz, ja tego nigdy nie zapomnę. Jeżeli kiedykolwiek zgłosi się ktoś o pomoc, na pewno nigdy nie odmówię. Pułkowniku, ja będę miał do pułkownika taką prośbę, żeby SMS-em